samorządowego, to jest do realizacji budżetu powiatu. Oddaję głos panu staroście. Idę do zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wydarzenia budżetu powiatu za 2011. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, chciałbym przedłożyć do oceny budżet powiatu olsztyńskiego, sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za rok 2011. Pan przewodniczący mówi, żeby skrótowo, a więc jeżeli zarówno jeżeli chodzi o wydatki, jak i dochody, to budżet po stronach dochodów zamknął się wykonaniem kwotą 117 772 217 zł, to jest 94% planu z kwoty 125 milionów. Natomiast po stronie wydatkowej plan wykonanie budżetu to było 116 481 064 zł, 92% plan. Czyli proszę zwrócić uwagę, tym razem bardzo rzadko nam się to zdarza w powiecie olsztyńskim, ale dochody były wyższe od wykonania. Tym samym budżet powiatu olsztyńskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie powyżej 1 250 000 zł, czyli 1 200 000 zł. Skąd to się brało, proszę państwa? W strukturze budżetu powiatu olsztyńskiego 30% tegoż budżetu to były środki finansowe Unii Europejskiej już i innych podmiotów, a więc 30% budżetu powiatu olsztyńskiego pochodziło z innych źródeł niż te tradycyjne, które stanowią źródła dochodu budżetu powiatu. Udało nam się zgromadzić tak dużą kwotę finansową, jednak nie wszystkie inwestycje zostały rozliczone w roku 2011. Część, przede wszystkim chodzi tutaj o inwestycje finansowane ze środków unijnych, ich rozliczenie przeciągnęło się na rok 2012. Stąd też 7 milionów po stronach dochodów, tak, i po stronach wydatków mniej więcej tyle stanowi różnicę tej, którą nie wykonać. Ale te wszystkie inwestycje zostały wykonane i są już na dzień dzisiejszy w części rozliczone. Łączne również wydatki majątkowe powiatu olsztyńskiego w roku 2011 przedstawiały się równie imponujące, ponieważ 25% ogółu budżetu stanowiły wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe. Myślę, że nie było jeszcze w historii powiatu olsztyńskiego takiego roku, w którym tak wysokie byłyby kwoty przeznaczone na wydatki inwestycyjne i majątkowe. Woli tylko dodania, samo tylko w inwestycjach drogowych była to kwota na same inwestycje bez utrzymania drogi, etc. kwota prawie 16 milionów złotych. Było to pokłosiem aplikowania zarówno do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na inwestycje drogowe, ale również aplikowania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego też czerpaliśmy pełną garść. Ale również, co też jest warte zauważenia, wydatki bieżące powiatu olsztyńskiego w stosunku do dochodów bieżących powiatu olsztyńskiego wykazały nadwyżkę. Zamknęliśmy tak zwaną nadwyżką operacyjną w kwocie prawie 4 300 000 zł. Dotychczas nie mieliśmy, to było prawie 3,6% budżetu powiatu olsztyńskiego. Mówimy o nadwyżce wydatków, tak, bieżących nad dochodami bieżącymi. To było pokłosiem bardzo restrykcyjnej
polityki finansowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu. Po prostu płaciliśmy tam, gdzie wpływały faktury i pod określone wydatki. Także nie pozwalaliśmy tutaj na jakieś dodatkowe wydatkowanie środków i to poskutkowało tym, że zamknęliśmy rok tak dużą nadwyżką operacyjną. Dlaczego ta nadwyżka operacyjna jest tak bardzo ważna? Bo ona i praktycznie ona decyduje o naszych możliwościach kredytowych. Naszych możliwościach kredytowych. Bowiem artykuł 243 właśnie wskazuje przez pryzmat tego przepisu jest oceniana nasza możliwość zaciągania kredytów. Jeżeli nie uzyskujemy określonej nadwyżki, to nie ma możliwości kredytowania. Nie wiem, jak to będzie w kolejnych latach, ale no, ten pierwszy rok już, który był rokiem, który liczy się do następnie wskaźnika na 1 stycznia 2014 rok w przypadku powiatu roślińskiego jest zachęcający. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Również należy zwrócić uwagę, że dochody powiatu były zrealizowane z tych głównych źródłach, zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, ale również te dochody, które były dochodami własnymi z tytułu działań administracyjnych, a więc opłat komunikacyjnych, również opłat za zajęcie pasa drogowego w powiatowej służbie drogowej, bardzo dobre. Nie ma tutaj żadnych, nie było tutaj żadnych w tej mierze niedoszacowań. Tak. Były to dochody, też odbywały się w wysokości 10% wyższe w stosunku do roku 2010. Tak plus minus, prawdopodobnie tak, że mniej więcej tak to się odbywało. Stąd też w strukturze dotacji ewentualnych, to dotacje z budżetu państwa, które do tej pory były bardzo, bardzo istotne. W roku 2011 na zadania tutaj własne się nam zmniejszyły, było to tylko 38% na zadania własne, na zlecone 20%. Także, a przypominam, że pierwsze budżety powiatowe to było 99% dotacje na zadania własne i zlecone jednostkom samorządu terytorialnego. Teraz panie i panowie radni mają większą możliwość dysponowania środkami finansowymi, a więc większą możliwość wpływania na to, co dzieje się na rzecz mieszkańców powiatu. Oczywiście mamy pozytywną opinię, a to jeszcze będzie o tym mowa Komisji Rewizyjnej, tak? Pozytywną opinię również Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania tego budżetu. Jeżeli są jakieś pytania do wykonania budżetu roku 2011, to posłucham. Myślę, że zalecenia pana przewodniczącego się wreszcie podobało na ten. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zająć głos? Jest dobrze. To zdanie pana przewodniczącego komisji zamyka dyskusję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za 2011 rok. Odczytam tylko paragraf. Pierwszy, że Rada Powiatu w Olsztynie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe powiatu olsztyńskiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu w punkcie realizacja budżetu powiatu, czyli do
clue dzisiejszego popołudnia, czyli do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu olsztyńskiego. Chciałbym Państwu przedstawić, już tu wspomniano wcześniej przez Pana Starostę, pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które otrzymaliśmy uchwałę z 10 kwietnia 2012 roku, opiniującą pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Olsztyńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego w 2011 roku. Teraz oddam może głos panu przewodniczącego komisji rewizyjnej. Mam tutaj opinię komisji rewizyjnej, która jest pozytywna. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. W konieczności sformalizowania, pozwólcie państwo, koledzy, koleżanki, panie przewodniczący, panie starosta, że odczytam opinię komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego. Rada Powiatu w Olsztynie w dniu 23 grudnia 2010 roku uchwałą nr 2/24/2010 w sprawie budżetu powiatu olsztyńskiego na 2011 rok uchwaliła budżet powiatu w wysokości dochody 121 944 028 zł, wydatki 124 914 028 zł. W trakcie realizacji budżetu przyjęty plan dochodów, wydatków i wydatków w ciągu roku został zwiększony do kwoty 125 139 436 zł, wydatki do kwoty 125 538 272 zł. Ostatecznie dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 117 772 217 zł. Przepraszam, milionów 217 zł. Co stanowi 94,1% planu. Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 44 800 669 zł. Dochody własne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku 2010 o 12,6%. Dochody z tytułu subwencji i dotacji zrealizowane zostały w odpowiednio wysokości 100% i 80,9% planu. Niskie wykonanie planu dotacji wynika z niższych niż zakładano dochodów ze środków unijnych, które wyniosły 10 137 009 zł wobec zakładanych 17 907 027 zł. To jest 56,6% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zlecone powiatowi wykonano w 98% planu. Natomiast dotacje celowe na realizację bieżących inwestycji, zadań własnych powiatów w 100% planu. Wydatki budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 116 481 064 zł, co stanowi 92,8% planu. Ostatecznie planowany deficyt wyniósł 398 836 zł, a po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 291 153 zł i 8 groszy. Spłata kredytów w wysokości 4 770 858 zł i 5 groszy została sfinansowana po pierwsze z kredytu 3 miliony zł, wolnych środków 1 085 994 zł 79 groszy, części nadwyżki budżetowej w wysokości 684 833 zł i 26 groszy. Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z planami inwestycyjnymi i ustalonymi potrzebami. Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność powiatu wykonywane było przez Zarząd Powiatu celowo, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Plany finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2011 zrealizowano poprawnie. Wszystkie zmiany w budżecie powiatu wykonywane były przez Radę Powiatu na sesjach oraz w zakresie uprawnień ustawowych przez Zarząd Powiatu. Komisja Rewizyjna przy formułowaniu opinii o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2011 wykorzystała następujący materiał. Po pierwsze sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sprawozdanie finansowego
Powiatu Olsztyńskiego za 2011 rok, opinię Regionalnej Izby Ratunkowej, ustne wyjaśnienia pani skarbnik powiatu w zakresie wykonania budżetu. Ocena wykonania budżetu została dokonana z uwzględnieniem kryteriów legalności, celowości, gospodarności, jak również poprawności przestrzegania przez zarząd powiatu dyscypliny finansów publicznych. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu olsztyńskiego za 2011 rok. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Olsztynie liczy 6 osób. W posiedzeniu 24 maja 2012 roku uczestniczyło 5 członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu powiatu głosowało 5 członków komisji. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. I na kanwie tejże opinii, panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Olsztynie, działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie artykułu 270 ust. 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonaniem budżetu powiatu i planów finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze sprawozdaniem finansowym powiatu olsztyńskiego oraz opinią Regionalnej Izby Ratunkowej, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu za 2000 rok, wnioskuję o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, chciałbym już państwa zapoznać z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium za rok 2011. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok. Państwo wszyscy otrzymaliście tekst uchwały. Rada Powiatu w Olsztynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za 2011 rok, ze sprawozdaniem finansowym powiatu olsztyńskiego za rok 2011, z informacją o stanie mienia powiatu olsztyńskiego za rok 2011, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i teraz udziela lub nie udziela zarządowi powiatu w Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu olsztyńskiego? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i gratuluję. Panie starosto, dziękuję bardzo za godny ciężki pracy i życzę powodzenia w następnym. Jak co roku chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom powiatu, wszystkim radnym, panu przewodniczącemu, paniom i panom radnym za taką bardzo konstruktywną współpracę w tymże roku, ale zapewne takich osiągnięć pod względem rzeczywiście finansowym nie byłoby bez naszego ministra finansów. Ja pozwolę sobie przekazać w budżecie powiatu za rok 2012.